Cześć, mię z tej strony. Słuchajcie, witam Was po dłuższej nieobecności. Tak się zdarza akurat w moim kanale, że w okresie wakacyjnym najczęściej następuje totalna reorganizacja mojego kanału i dopada mnie, dopadają mnie czasami ciężkie momenty, w których potrzebuję, kiedy mnie dopadną, to potrzebuję sobie troszeczkę, że tak powiem, ponaprawiać różne rzeczy, poukładać. No, i właśnie takie momenty teraz nadeszły. Staram się wyjść z powrotem na te tory, które powodują to, że jestem w stanie nagrywać filmiki. Nie ma obecnie mojej rodziny, pojechali na wakacje. W związku z tym troszeczkę mam więcej. Możliwości w spokoju zobaczenia wiadomości wszelkiego rodzaju, czy w wolnych mediach, czy w telewizji reżimowej, czy w symetrystach, czyli w Polsacie. Słuchajcie, no jak się to wszystko tak rzeczywiście ciągiem obejrzy, ogląda się tego typu rzeczy, no to kurwa strach wyjść z domu normalnie. Morderstwa, łapówkarstwo... Korupcja, wojny, zabójstwa, wypadki drogowe. Ludzie giną pokotem na drogach, padają pokotem. No po prostu, słuchajcie, człowiek się boi wyjść z domu. COVID jest jeszcze do tego. No i potem wychodzę z domu, tak jak na przykład wczoraj, kiedy musiałem zrobić tutaj rundkę po okolicy, czy znaczy musiałem, chciałem doprowadzić się trochę do formy. Wróciłem do regularnych, że tak powiem, ruchów po okolicy. W tempie przyspieszonym zabciążeniem, czyli po prostu sobie maszeruję I wychodzę a tutaj. Ptaszki ćwierkają. Uśmiechnięci ludzie, gdzie spotykali. spotykani. Gdzie niegdzie był w ogóle u mnie mało ludzi się kręci po okolicy. Pogoda, jaka jest, taka jest. A to pokropi deszczyk, a to pieprznie piorun, a to słoneczko poświeci. Gdy zbliżyłem się do jezdni biegnącej przez moją okolicę. Samochody zwolniły. Jechały w korku, akurat, bo to było około 16.00. To zwolniły, przepuścili mnie. Pan mi pokazał, proszę, uśmiechnięty. W sklepie, że tak powiem, obowiązek maseczkowy jakby zostaje olewany, już co przez coraz więcej ludzi widzę. I gdzie, pytam się, jest ten straszny świat, którym karmią nas media. Oczywiście ja sobie zdaję sprawę, że. Że on gdzieś tam jest. Czasami rozmawiam z moją małżonką na temat tego, jak różni się podejście do dawania wolności dzieciom, żeby dzieci mogły gdzieś tam sobie pójść i same się ogarniać. Ja jestem dość, że tak powiem, frywolny w sensie taki, że no ja, gdyby to do mnie zależało, moje dzieci miałyby o wiele więcej możliwości samodzielności. W ten sposób, natomiast moja małżonka jest bardziej taka, że nie trzeba patrzeć, bo, no bo jest niebezpiecznie. I zaczęliśmy się zastanawiać, i doszliśmy do wniosku, że jest tak samo niebezpiecznie na świecie, jak było w czasach, kiedy my byliśmy dziećmi. No Z tym, że wtedy nie było non-stop tego w mediach. Wtedy był tylko dziennik telewizyjny o 19:30. To taka bardziej lajtowa wersja dzisiejszych wiadomości dla tych, którzy nie wiedzą. Taka bardziej spokojna i bez nienawiści. Tylko o 19.30, no o 17, czy tam 17.15 na początku był teleekspres i to wszystko. I tam nie było czegoś takiego, że jakieś takie straszne rzeczy się dzieją ze strachu wyjść. Tam pierwszy sekretarz zwiedził trzodech, ten, hodowlę świń w Bieszczadach na przykład wojsko pomaga w odbudowie tam, trasy, budowie trasy takiej i takiej, skądś tam. Pierwszy sekretarz Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego Michaju Gorbaczow, a wcześniej Leonid Brezniew powiedział to i tamto. Szóste plenum, KC i tak dalej. Takie były informacje. No. Nie było wylewających się z mediów obrazów szokujących, śmierci, nie było czegoś takiego że cały czas obcujesz ze śmiercią, słuchając wiadomości. Ja się złapałem na tym ostatnio, że mówiłem wam swego czasu o tym, że jedna z moich znajomych swojemu dziecku nie mówiła nie mówiła o śmierci. Takie rzeczy prowadzą do sytuacji niebezpiecznych. No, dlatego, że w pewnym momencie takiemu dzieciakowi ja uważam, że im wcześniej tym lepiej Należy uświadomić, że życie się kończy, że kiedyś wszyscy umrzemy. Że mm, nie jesteśmy nieśmiertelni, nie mamy sejwów, nie mamy iluś tam żyć do dyspozycji. Moja sunia się tutaj w wpierdziela, jedna z dwóch. Czego to tu szuka? Zaraz mi to wywalić wszystko od dzwońcu. Trzeba dzieciom uświadamać takie rzeczy, tylko trzeba to zrobić w sposób... Delikatny z głową. Ja powiem szczerze, ja nie pamiętam, jak y, ja ze swoimi dzie dziećmi to mm, ogarnąłem, ale no, nie było jakiegoś szoku, nie było traumy. Moje dzieci nie przeżyły i wiem, że dość wcześnie moje dzieci rozumiały, że śmierć jest nieodłączną częścią życia. Natomiast ta moja znajoma tego nie powiedziała i pamiętam, jak już wtedy to dziecko jej było większe, jak się dowiedziało, że ludzie umierają, to był szok. To był szok. Na szczęście się dowiedziało na czas. Teraz natomiast w tych sytuacjach, no ja to był okres, kiedy moje dzieci były małe, to był taki okres, że telewizji się tyle nie oglądało. To nie było tak dawno temu. Ja mam córkę 10 syna 15 lat. To nie było tak dawno temu, ale na przykład był taki okres w naszym życiu, że w ogóle nie mieliśmy telewizora, a raczej mieliśmy, ale używaliśmy go tylko jako monitor do wyświetlania niektórych rzeczy. Nie było podłączonej żadnej telewizji. I powiem Wam, że to był spokojniejszy okres w życiu. Nie byliśmy bombardowani tą. Tym okrutnym światem widokami, tego, obrazami tego okrutnego świata. Wybuchy wulkanów w powodzie, 30 osób zginęło w Chinach, 100 górników zasypanych, morderstwo dziecka zamordował swoich rodziców, samochód przejechał matkę z trzyletnim dzieckiem, syn, ojczym, zamordował, coś tam. Słuchajcie, non stop takie informacje teraz są. I teraz się zorientowałem, no, że w tej chwili dzieci są bardzo szybko by były uświadomione w tego typu rzeczach właśnie przez telewizję moja córka parę razy robiąc coś w salonie w pokoju takim głównym, gdzie jest telewizor akurat coś tam leci, ja sobie lubię obejrzeć wiadomości tam jakieś czy, czy... jeden z programów informacyjnych najczęściej oglądam dwa dwa różne, ostatnio najczęściej oglądam Polsat, powiem szczerze, bo już nie znoszę tych propagandowych kanałów tych drugich i moja córka robiąc jakieś tam rzeczy, malując sobie czy coś i wiecie, no dziecko dziesięcioletnie już, ale wyobraźcie sobie młodsze dziecko, ale moja córka dziesięcioletnia, która wie, że ludzie umierają, coś tam robi i nagle słyszy z telewizji yy, przykładowo w Pierdziszewicach yy, 21-letnia matka zamordowała swoją córkę od zadającej 30 ciosów noża. Po co? Wydaje mi się, że tego typu informacje przekazywane wszystko, wrzucane do takiego, wiecie, przekazu dnia, brutalne rzeczy, czy w czasie, czy w informacje z wojen i tak dalej, epatujące brutalnością. Szczególnie w czasach, jeżeli toczyły się starcia w Syrii pomiędzy ISIS, czy tam Daesh, jak to tam niektórzy mówią, a siłami prorządowymi informacje im więcej ściętych głów tym lepiej generalnie. Po co? Wydaje mi się, że to powoduje wśród ludzi jakiś taki niepokój, powoduje wśród ludzi agresję i powoduje wśród ludzi niskie uczucia, a przede wszystkim przygnębienie. i właśnie powoduje wśród ludzi strach. I jak zacząłem się zastanawiać, że po co, to zaraz sobie szybciutko odpowiedziałem właśnie po to, po to, żeby wśród ludzi, Budować uczucie zagrożenia, uczucie strachu, uczucie tego, że lepiej siedzieć w domu. I to pięknie zaczyna się składać, jak się popatrzy na wszelkie działania rządów, nie tylko naszego rządu, w czasach pandemii. Ostatnio oglądałem na YouTube, wczoraj oglądałem na YouTube filmik jakiegoś gościa z Australii. Eee, co on tam robił, już nie pamiętam, powiem szczerze, co to był za filmik. Jakiś muzyk. I powiem Wam, że zszokowało mnie trochę, to uświadomiłem sobie, to może nie tyle, że mnie zszokowało, że mm, godzimy się na to wszystko, bo on mówił coś takiego, że no, teraz już mamy troszeczkę rozluźniony, rozluźniony lockdown. I to był filmik świeży, a sprawdziłem datę sprzed paru dni. Mamy troszkę rozluźniony lockdown, możemy w tej chwili już wyjść z domu a raz dziennie do sklepu. Czy tam poza sklepem. Wcześniej można było wychodzić tylko raz dziennie do sklepu, a teraz możemy wyjść na spacer. Do czego my żeśmy doprowadzili? Dlaczego my się na to godzimy? Dlaczego staliśmy się takimi miękkimi fajami? To jest coś strasznego. Te wszystkie właśnie informacje w tabloidach, w telewizji, powodujące poczucie zagrożenia wśród ludzi, plus do tego. Przesądowanie przez rządy światowe tego, jak się ludzie zachowują, jeżeli nałoży im się lockdowny i zabierze im się prawa obywatelskie podstawowe, prawo do przemieszczania się jedno, jest jednym z praw podstawowych. To wszystko zaczyna, rzeczywiście powoduje większy niepokój u mnie, niż oglądanie tych wszystkich wiadomości. I no to jest takie, że tak powiem. Bardzo smutne. Powiem Wam szczerze, że zaczynając nagrywać ten filmik, miałem zupełnie o czymś innym mówić. Miałem mówić o sytuacji w Afganistanie, która w tej chwili panuje. Nie powtarzasz tego, co wszędzie jest, tylko starać się troszeczkę powiedzieć coś, co ja na ten temat myślę. Wiecie, wszyscy teraz są ekspertami, też bym chciał być. <laughs> Ale zacząłem mówić o tych wiadomościach. Miałem przejść do Afganistanu, a się zaczęło takie widzicie. Pch, pch. Bardzo niepokoi mnie to, do czego to wszystko prowadzi. Już wiem, że ja to wielokrotnie mówiłem. Nienawiść. Bardzo dobry film. O, to będzie dobry temat. Przy okazji wam coś polecę. Jeden według mnie z najważniejszych filmików. Na YouTubie. Umieścił dzisiaj przez wielu z was nielubiany Rafał Ziemkiewicz. Wydaje mi się, jak to obejrzałem rano. Też się wkurzyłem, bo ja miałem podobne przemyślenia. Yy, I mówię, no, kur na mać, żebym nagrał to dwie godziny wcześniej. No to bym tego już teraz nie nagram tego, co chciałem powiedzieć. Bo zrobił to Rafał Ziemkiewicz, ale jednak on zrobił to w sposób Wysublimowany. Polecam Wam wszystkim, nawet tym, którzy Ziemkiewicza nie lubią, obejrzeć film z dnia dzisiejszego pod tytułem Schiza na Kukiza, czyli uboczny efekt Tuska. Parę ekstremalnie mądrych rzeczy, powiedział tutaj Rafał Ziemkiewicz, dotyczących nienawiści i zbyt które jest wlewane w nasze serca i w nasze zachowania przez polityków i dziennikarzy i wszystkich tych, którzy chcą być politykami, występują w telewizji jako niezależni eksperci. Bardzo gorąco wszystkich namawiam, żeby obejrzeli ten film skiza na Kukiza, czyli uboczny efekt Tuska, bo według mnie jest to jeden z naj Ważniejszych filmów, które Rafał Ziemkiewicz umieścił na swoim kanale. Jeśli nie najważniejszy, mną, no, ten film nie tyle, że wstrząsnął, no bo ja mniej więcej to samo myślę, tylko to, jak Ziemkiewicz to pięknie przekazał: kawa na ławę, i jak z jednej strony się ucieszyłem, że, że ten człowiek, którego cenię, nie ukrywam, jako publicystę Ziemkiewicza, Doszedł do podobnych wniosków jak ja, ale ja bym tak, jak on, nie potrafił tego przekazać, o co mi chodzi. To jest jego wielkość. Polecam wam, obejrzycie ten filmik Ziemkiewicza, bo on będzie dopełnieniem tego, co tutaj też dzisiaj mówiłem. Chociaż ja troszeczkę zacząłem od dopy strony. Słuchajcie, zaraz sobie zrobię herbatkę, właśnie wypiję kawę. I zabieram się na, o nagrywa, za nagrywanie materiału o, o tym, co się dzieje w Afganistanie. Postaram się dość szybko wrócić na te tory mojego kanału. Wiem, że już wielokrotnie mówiłem o tym, że tak będzie. Ci, którzy oglądają mój kanał dość długo, wiedzą, że nie zawsze wszystko u mnie działa jak trzeba. Czasami wpadam w jakieś takie marazmy i dołki, i właśnie staram się z tego wyjść. Dlatego musicie mi troszeczkę wybaczyć. Czasami są lepsze okresy, czasami gorsze. A wakacje u mnie sprzyjają temu, żeby, żeby troszeczkę się, że tak powiem, pozamartwiać i w ogóle przeżywać wszystko zbyt bardzo. Dziękuję Wam wszystkim za uwagę i mam nadzieję, że widzimy się szybciutko, że jeszcze może dzisiaj na filmie o Afganistanie. Jeżeli nie, to ten film będzie jutro o godzinie 8 rano. Jeżeli go nie zdążę wrzucić na sieć. W każdym razie będę go nagrywał zaraz. Trzymajcie się na razie. Cześć i przepraszam za tą nieregularność. No, tak już jest.